tvpodkarpacie.pl. Wojtek Wolski w Polsce. Zawodnik grający w najlepszej lidze świata NHL uczestniczył w konferencji prasowej, podczas której opisywał wrażenia związane z przylotem do Polski i rozpoczęciem gry w szeregach obrońców mistrzowskiego tytułu. Na najbliższe miesiące ciarko PBS pan Sanok będzie rozgrywał swoje domowe mecze. Czarna na mecze wyjazdowe. Myślę Polskę, bo naprawdę to może być jedyna rzecz, szansa, że mogę grać w Polsce. Naprawdę nigdy nie mogłem, bo zawsze grałem w Kanadzie i w NHL. I ten lockout, jak myśleliśmy o gdzie będę grał, to najpierw myślałem, że w Czech Republic, w Sweden. Ale później tata mówi, że może być szansa, żeby grać w Polsce. I jak słyszałem to naprawdę chciałem spróbować to. Mariusz Czekowski dzwonił do mnie dwa tygodnie temu i pytał się o inną drużynę. Chyba wszyscy wiedzą, która drużyna to była, ale już mówiłem, że zrobiłem contract z Sanokiem i chciałem tam grać. I mówił, że okej, jeszcze pójdziemy sobie na piwko albo na jedzenie i pogadamy o tym, ale jestem zadowolony, że mogę grać dla Sanok. Wojtek, wiele razy w swojej karierze rozpoczynałeś kolejne sezony. Ten jest chyba wyjątkowy, specyficzny. Jest taka inna czucia, bo naprawdę zawsze wyjeżdżam z domu już w september, nie? I teraz jakoś czekałem i fajnie jest, bo mogę tu przyjechać, ale naprawdę chciałem grać w Washington, nie? I nową drużynę miałem tam i myślałem, że będę w Washington, ale to jest niespodzianka taka fajna, że mogę w Polsce grać. Już za kilka godzin pojawisz się w Sanoku. Czego się spodziewasz? Co słyszałeś na temat naszego miasta? Bardzo mało naprawdę. Nigdy nie byłem, mój tata też nie był, ale wiem, że małe jest miasto, ale fajnie będzie dla mnie, bo naprawdę będę miał dużo czasu dla siebie i dla hokeja i z młodzież na lodzie być i będzie taki fajny po angielsku experience dla mnie. Twój tato studzi nastroje, mówi, że na początku nie mogą kibice spodziewać się, że strzelisz 50 bramek, oczywiście rozumiemy to. Pewnie będziesz potrzebował czasu, aby pokazać pełnię swoich umiejętności. Ja naprawdę ostatni miesiąc trenowałem w Toronto, ale nie tak mocno jak bym trenował, jak był sezon był, nie? Bo naprawdę nie wiedziałem, kiedy będę grał i później jak rozmawialiśmy o Sanok, to zacząłem na lot i z powrotem i próbuję być jak w najlepszej formie jak mogę, ale wiem, że będę musiał w tym tygodniu więcej trenować i żeby być gotowy. Poziom polski hokeja, wiadomo, że jakby obniżył się przed tego, ale to nie znaczy, że nowy zawodnik jak przychodzi do drużyny, to jest takim naprawdę od razu wybijającym się zawodnikiem. Na to składa się wiele rzeczy. Mam nadzieję, że ludzie sobie zdają z tego sprawę i tego. Nie mówię to dlatego, żeby w wypadku tego, że Wojtkowi, jak jemu się będzie grało, mam nadzieję, że wejdzie dobrze w drużynę, że drużyna go fajnie przyjmie, bo od tego zależy sukces całej drużyny, nie? A od tego oczywiście też zależy, jak on będzie grał, nie? Jeśli dobrze zostanie przyjęty do drużyny i dobrze się jakby wejdzie w tą drużynę, to wtedy, załóżmy, będzie dobrze grał, nie? Jakie są twoje prognozy, jeśli chodzi o zakończenie lockoutu? Bo ty na pewno te kwestie pomiędzy zarządcami ligi a zawodnikami znasz od kuchni. Naprawdę w tej chwili jest trudno powiedzieć, bo co tydzień słyszysz coś innego i myślisz, że okej, może jakiś deal będzie zrobiony i wyjdziemy z powrotem na lód i będziemy grali. I później słyszysz coś innego i mówimy, że nie będzie skończony ten lockout. To naprawdę w tej chwili próbuję nie interesować się za dużo, bo jest trudno, jak myślisz, że coś się zdarzy i później nie zdarzy. I w tej chwili tylko jestem skoncentrować się na Sanok i gracie tu i jak będzie skończony ten lockout, to będę musiał pojechać z powrotem, ale w tej chwili
tylko myślę o Sonoku. Cieszysz się z tego pobytu tutaj w Polsce? Ja naprawdę cieszę się. To jest jedyna szansa, żeby tu grać. I jakbyś mnie pytał 5 lat temu, a jakbyś mi powiedział, że będę grał w Sonok 5 lat temu, to naprawdę bym powiedział, że jesteś jakiś głupi bo coś, nie? Ale fajnie, że mogę grać tu i wiem, że będzie fajny czas. Od początku, jak byliśmy w Kanadzie, czy jakbym zawsze mówił, że jest Polakiem, nie? Zawsze mówił, że jest Polakiem i wszyscy mówili na niego Polak, nie? I tak jakoś to, jemu to nigdy nie przeszkadzało, nie? Ale ponieważ doszedł tak wysoko w hokeju, że doszedł do NHL, no to już jakby to już było z góry. Wszyscy mówili, że się urodził w Zabrzu, także nikt nie mówił o nim jako Kanadyjczyku, tylko o Polaku, nie? Ale no, on jest dumny tego, a my jako rodzice oczywiście bardziej, nie? No bo cieszy nas to, że on nie zapomina tego, że jest Polakiem. Czy trzymasz jeszcze kciuki za załatwienie tych formalności, jeśli chodzi o twoją ewentualną grę w reprezentacji Polski? Naprawdę to była jedyna rzecz, co tata i ja rozmawialiśmy o tym, że jak pojadę, bym chciał grać dla Polski i zobaczymy, może będą szanse. Bo naprawdę głupio jest, że urodziłem się w Polsce, nigdy nie miałem szansy grać tu i zacząłem w NHL tak bardzo młody byłem, jak zacząłem tam, to naprawdę nigdy nie miałem szansy, żeby tu przyjechać i grać i głupio jest, że nie mogę grać za reprezentację. Jak mówiliśmy, że szanse będą, że będę grał w Sanachem, to cały czas rozmawialiśmy o reprezentacji i jakby było szansy, żebym grał, to bym grał. Naprawdę nie, jest tak głupio naprawdę, bo urodziłem się w Polsce, ale zawsze grałem w Kanadzie i jak miałem 19 lat, to już w NHL grałem, nie? To nie miałem szansy grać w Polsce, bo naprawdę lepiej mi było w Kanadzie i łatwiej, bo tam mieszkałem. To zobaczymy w parę tygodni, co się stanie i jak powiem, że mogę grać, to będę grał. Twoje serce mocno bije dla Polski, dla naszego kraju? Nie, zawsze. Wiem, że mieszkałem w Kanadzie cały czas, ale w domu zawsze mamy polski dom w Kanadzie, nie? Ale rodzina naprawdę Polski, nie? Mieszkamy w Polsce, to zawsze będę Polak pierwszy. Będziemy bardzo się starali, załatwiając tuż po konferencji już wszelkie formalności związane z jego uprawnieniem do gry w naszym klubie. No bardzo liczymy, że to nastąpi w piątek na meczu z Krakowem o 17:45 transmitowanym przez telewizję i wszyscy się na to nastawiamy bardzo. Czekacie nowe doświadczenie, bo w NHL widzieliśmy w telewizji, często nawet dochodziło do bijatyk z twoich udziałem. Tam są te przepisy mniej rygorystyczne. W Polsce nie ma tak mocnego, siłowego hokeja. Nie, naprawdę w NHL to jest normalne. I wszyscy teraz się biją. Sidney Crosby bije się. Nie, on jest najlepszy gracz w świecie. To jest normalne i zdarza się dużo, ale musisz być gotowy na wszystko. Kije będą odpowiednio zaostrzone, bo kije oczywiście ostrzy się. TV Podkarpacie.pl